Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. Oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom, który z nich więc będzie go bardziej miłował. Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Kochani, jakże przepiękna jest ta dzisiejsza Ewangelia. Jakże wiele jest z nas, ludzi, którzy, myślę, że stają także po tej stronie człowieka, który powierzchownie umie ocenić drugiego człowieka. Jakże potrzeba nam dzisiaj, kochani, właśnie oczu naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spojrzeć na drugiego człowieka z miłością. Widzimy, że ta postawa ludzka, która bardzo często w nas mocno akcentuje właśnie osąd, pokazuje, że łatwiej nam jest dzisiaj osądzić drugiego człowieka, niż osądzić swoje postępowanie. Jezus chce nam dzisiaj, kochani, pokazać, że liczy się każdy z nas, że w oczach Pana Boga jesteś najważniejszy. Mimo twoich upadków, grzechów, które bardzo mocno cię od Pana Boga odciągają, On przychodzi, abyś mógł wejść w rzeczywistość Bożego miłosierdzia. Jakże potrzeba niewiele, kochani, aby w swoim życiu zmienić.
Nie chodzi tutaj, kochani, o ten zewnętrzny gest przemiany, pokazania innym, jaki jestem, ale o ten gest, który wyraża się w miłości, właśnie dostrzeżenia człowieczeństwa, dostrzeżenia człowieku człowieka. I widzimy, że ta dzisiejsza kobieta, dzisiejszej Ewangelii jest szczęśliwą kobietą, bo ona doświadczyła żywego Boga w swoim życiu. Wiedziała, z kim ma tak naprawdę do czynienia. I my dzisiaj chcemy także spojrzeć, czy my mamy świadomość, kochani, do kogo dzisiaj przychodzimy, z kim tak naprawdę wchodzimy w dialog, czy wchodzimy w dialog z Bogiem, czy właśnie w ten dialog złego ducha. To znaczy, kiedy wytykamy drugiemu człowiekowi grzech. Jaka jest, bracie i siostro, twoja postawa? Czy jest to postawa faryzeusza, który zewnętrznie zaprosił do siebie Chrystusa? Czy postawa tej kobiety, której ty sam stajesz w prawdzie o sobie przed miłosiernym Bogiem? Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzech odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Niech te dzisiejsze słowa z dzisiejszej Ewangelii będą właśnie tym wyrazem miłości Chrystusa miłosiernego do ciebie i do mnie, bracie i siostro. Abyś każdego dnia mógł spojrzeć także głęboko w serce swoje i usłyszeć te słowa: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Amen.